Po skończonej pracy Izabela upewniła się, że nie jest śledzona i wróciła do domu. Kobieta czuje się roztrzęsiona i potrzebuje wsparcia swojego ukochanego. Dobrze, że jesteś. Masz gościa. Kogo? Niech będzie pochwalony. Jak mnie ksiądz znalazł? Poprosiłem o adres twoją mamę. Musimy porozmawiać, wiesz o czym. Ja już się z księdzem nagadałam. Teraz ksiądz powinien z kim innym porozmawiać. Rozmawiałem z nim wiele razy. Uwierz mi, dziecko. I co? I wiedział ksiądz, jaka jest sytuacja? I mówił ksiądz matce, że ma nieść swój krzyż, że węzeł małżeński jest nierozerwalny, że co Bóg złączył i tak dalej. A ona słuchała księdza, zamiast wykopać ojca z domu. Ja tylko chcę pomóc waszej rodzinie. Modlę się za was. To słabo to księdzu wychodzi. To przez niego matka trafiła na rentę. To on tłukł nią o ścianę. To on połamał jej ręce i żebra. A ksiądz nic. Wiesz dobrze, że wspieram twoją matkę i siostrę. A twój ojciec jest chory. Alkoholizm to choroba. I to sprawia, że może tłuc mnie i matkę, tak? To było karygodne. No szkoda, że nadal żyje. Iza, nie mów tak. To twój ojciec. Po co ksiądz tu przyjechał? Twój ojciec stracił stolarnię, ma komornika. Oni nie mają z czego żyć. Wiem, że ma komornika i pomagam mamie. Ksiądz najwidoczniej tego nie wie. A ojciec to powinien iść do pracy. On potrzebuje operacji bioder. Już nawet w kościele nie gra na organach, bo nie daje rady wejść po schodach. Nie daje rady. A dzisiaj miał siłę szarpać mnie w salonie, tak? O czym ty mówisz? Proszę księdza, proszę już iść. Ma pan rację. Niepotrzebnie tu przyjechałem. Ksiądz powinien się wstydzić, że dawał grać na organach takiemu potworowi. Dziecko, pan nie odtrąca swoich owieczek. Nawet tych, które zbłądziły. Możesz mi to jakoś wytłumaczyć? Nie teraz, proszę.